Mikołaju, ty w swoich mediach społecznościowych napisałeś, że decyzja twoich rodziców o rozwodzie to była najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć z twojej perspektywy. Mhm. To nie jest takie oczywiste, bo często myślimy o tej sytuacji rozstania rodziców jako o krzywdzie dla dziecka. No, mi się wydaje, że najczęściej słyszymy, że nasi nawet różni znajomi argumentują to, że się nie rozwodzą dla dobra dziecka, tak. I o tym chcemy dzisiaj z wami porozmawiać. Mikołaju, jakie jest twoje spojrzenie? Znaczy, ja generalnie uważam, że tego typu podejście takie bardzo stereotypowe nie jest, znaczy też wiadomo, nie w każdym przypadku, ale moim zdaniem nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Jak było w twojej tej historii? Znaczy, w mojej historii było tak, że moi rodzice się rozstali, ale od razu jakby zrobili to w przyjaźni i do teraz się przyjaźnią. Mam dzięki temu dwójkę wspaniałego rodzeństwa, jeszcze przyszywanego brata takiego przyrodniego, więc no, nie mam na co narzekać. Ja też wolę, żeby byli osobno i nie robili tego ze względu na mnie i trzymali prawdziwą relację opartą na prawdziwym uczuciu, czy to jest przyjaźni, czy miłości, a nie udawali je ze względu na mnie, bo niestety, no, mam wrażenie, że sporo dorosłych tego nie rozumie, ale dzieci mają naprawdę dużą zdolność postrzegania wszystkiego i potrafią... A ile ty miałeś lat? Ja miałem 2 lata jakieś... I ty właściwie nie pamiętasz. Mam jakieś takie pojedyncze przebłyski może, ale to tak naprawdę jak film na kliszy zerwany, to są takie pojedyncze. Ja oczywiście miałem wielokrotnie raz takie myśli, że w sumie jakby było, gdyby byli razem, ale to jest chyba takie niepotrzebne gdybanie, jakby nie ma co się zastanawiać nad tym, co by było. A masz poczucie, że co zyskałeś dzięki temu? Rodzeństwo. Poza tym, że rodzeństwo, to też wiem, że oni poszli drogami, które w efekcie końcowym są dla nich satysfakcjonujące. Rozwinęli się w sposób, który im daje satysfakcję z życia, który sprawia, że oni mogą być kompetentniejszymi osobami. A uważam, że w każdej relacji, tak nie wiem, na przykład w miłości jest ten taki głupi stereotyp, że to są dwie połówki tworzące całość. To jest bzdura, ja nie wiem, kto to wymyślił, ale ktoś tak wymyślił, a prawda jest taka, że to powinny być dwie całości tworzące coś ekstra. Tak samo powinno być z rodzicami. Rodzice, tworząc dziecko, tworzą tak naprawdę coś ekstra w swojej relacji. To nie jest jakby część ich, to jest jakby nowa osoba. To jest, można powiedzieć, zupełnie nowy projekt. I w momencie, w którym nie będą szczęśliwi, content sami ze sobą, nie będą w stanie wykrzesać z siebie tego czegoś więcej dla dziecka. Dla dziecka. To jest po prostu wykonalne. Ty miałeś 2 domy? Nie, no tak, ale głównie mieszkałem z mamą. Aha, tak, po prostu, ale to było takie fajne dla ciebie, to jest takie fajne wspomnienie, że miałeś właśnie jednak takie 2 miejsca, 2 swoje miejsca. Tak. Znaczy, dobra, czasem jak na przykład wolałem posiedzieć u mamy w domu, bo tam mogłem, no powiedzmy, że na przykład mój tata bardziej zwraca uwagę na to, ile się siedzę przy komputerze. więc wiadomo, tak, że jako małe, cwane dziecko... Wybierałeś dom mamy? Tak. Nie, no, też oczywiście uwielbiałem nocować u taty, ale jednak i spędzałem z nim bardzo dużo czasu i zawsze byłem szczęśliwy z tego czasu, aczkolwiek no, też przyznaję, że przez to, że większość nocy spędzałem mojej mamy, to był taki mój dom i tam się czułem najlepiej.